Środa, 18 września, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Budżet obywatelski rozdysponowany. Chciałbym serdecznie podziękować za to zaangażowanie obywatelskie. Czy Straż Miejska jest potrzebna? Wszystko jest potrzebne, jak spełnia swoje zadanie. Organizacje chcą współpracować z powiatem. Mamy nadzieję na to, że właśnie przedstawiciele organizacji pozarządowych też będą mieli swoje propozycje. Do niedzieli trwało głosowanie na projekty zgłoszone do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Już wszystko jest jasne, ponad 1 000 000 został rozdysponowany. Na konferencji prasowej podsumowującej działania była Barbara Kasińska. W niedzielę o północy zakończyło się głosowanie na projekty złożone do budżetu obywatelskiego na 2025 rok. We wtorek na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta zostały ogłoszone zwycięskie projekty. Najwięcej, bo 4024 punkty, zdobył projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 12 na osiedlu Koszary w Ostrowcu Świętokrzyskim. Boisko do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą. Projekt, który opiewa mniej więcej ponad 40 000. Kolejne projekty, które zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, to przystanek rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 4 i remont kortu tenisowego na osiedlu Ogrody. Nasz projekt w tym roku to projekt pod nazwą Rowerowy Przystanek. To jest nic innego jak po prostu zadaszenie na stojaki rowerowe i na hulajnogi. Do tej pory po prostu nasi uczniowie przyjeżdżający rowerami czy hulajnogami zostawiali po prostu te rowery i warunki atmosferyczne często po prostu ich sprzęt niszczyło. Zatem uznaliśmy, że jest taka potrzeba, tym bardziej, że coraz więcej uczniów korzysta z rowerów, z hulajnóg. Powodzeniem cieszyły się nie tylko projekty inwestycyjne. Mieszkańcy stawiają także na ekologię. Czwarte miejsce zajął projekt Naturalna ochrona przed komarami, budki lęgowe dla jeżyków oraz nietoperzy. Kiedyś mi mąż zaproponował, że może na naszym domu postawimy takie budki dla jeżyków, ale zaczęłam się interesować tematem. I się okazało, że nasz dom nie jest zbyt wystarczający i dlatego tak też zaproponowałam w budżecie, bo się zagłębiłam w temat. Też widziałam, że inne miasta też w te zadania dużo uwagi wkładają, więc stwierdziłam, że tutaj też by nam się przydały te budki lęgowe. Również młodzież wykazała się pomysłowością i zaproponowała, aby w Ostrowcu organizowane były wieczorki młodzieżowe. Projekt zdobył aż 2710 punktów. Zakłada on kilka spotkań w wakacje przy dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury, w czasie których młodzież będzie mogła się integrować. Planujemy kilka obszarów tematycznych. Jednym ze spotkań będzie kino plenerowe, jednym będzie karaoke. Myśleliśmy też o takich klasycznych podchodach oraz o takiej chwili dla środowiska, gdzie chcielibyśmy zgasić wszystkie światła w okolicy i wspólnie pooglądać gwiazdy. Dodatkowo zostaną zrealizowane dwa projekty: Biała Sobota, wczesne wykrywanie cukrzycy i integracja społeczna na osiedlu Kolonia Robotnicza. W sumie zostanie zrealizowanych 7 projektów. Co do pozostałych wniosków, serdecznie z tego miejsca chciałbym podziękować właśnie wnioskodawcom, każdemu ponad 30, bodajże 6 chyba wnioskodawców, bo paru wnioskodawców składało po 2 projekty, więc chciałbym serdecznie podziękować za to zaangażowanie obywatelskie, za to, żeby na laurach nie spoczywali. Nie warto swoich pomysłów i projektów, czy nowych projektów, gdzieś mocno w szufladzie chować, więc serdecznie zapraszamy do przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji zagłosowało 4769 osób. Jest to drugi wynik w historii budżetu obywatelskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest to bardzo duża i satysfakcjonująca nas liczba osób. Przede wszystkim garść statystyki, czyli z urządzeń mobilnych ponad 80% oddanych głosów, z komputerów pozostałe 19%. Kilka osób dziennie głosowało w sposób tradycyjny, ale to było od razu nanoszone w ich obecności poprzez komputer do systemu, więc w tych 19%
duża część są to głosy oddane stacjonarne. Kwota przeznaczona na realizację tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego to 1 111 111 zł. Cała Polska ma oczy skierowane na południe kraju, gdzie trwa walka z wielką wodą. Monitorowanie miast ułatwia podejmowanie decyzji. Na szczęście w Ostrowcu na dziś nie musimy drżeć o rzekę, ale miasto jest monitorowane i patrolowane zarówno przez urządzenia, jak i ludzi. Więcej Gabriela Soboń. Kilkadziesiąt kamer całą dobę śledzi to, co dzieje się w przestrzeni miejskiej. Miejski monitoring obserwuje ruchliwe skrzyżowania, park, kamery są na skwerach osiedlowych. Mówiąc w skrócie, to takie oko na miasto. Wykorzystuje to nie tylko Straż Miejska, ale to również inne służby, myślę tutaj o Straży Pożarnej, o Policji głównie, bo no to co my widzimy, czy to co się nagra, to stanowi wielokrotnie dowód w prowadzonych sprawach. Do obowiązków strażników należy głównie patrolowanie ulic i osiedli. Choć katalog zadań i obowiązków strażników miejskich jest spory. Myślę tutaj o wszystkich sprawach związanych z chuligaństwem, z wandalizmem, z obyczajnością w przestrzeni publicznej, wreszcie ze spożywaniem alkoholu, no i z konsekwencjami właśnie tych zachowań. Tego też oczekują od nas mieszkańcy i w tych obszarach jakby najwięcej jest zgłoszeń, próśb o interwencje, wniosków o przywrócenie porządku prawnego. Działalność tej formacji określa ustawa o strażach miejskich z 1997 roku. W Ostrowcu Świętokrzyskim Straż Miejska powstała w 1991 roku. W Ostrowieckiej Straży Miejskiej zatrudnionych jest 36 osób, w tym 25 strażników. Straż Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim. Potrzebni są strażnicy, niepotrzebni? Bardzo potrzebni. Wszystko jest potrzebne, jak spełnia swoje zadanie. Myślę, że tak, chociaż mnie tam nigdy nie spotkało nic złego, ale jak najbardziej. Rocznie do Straży Miejskiej wpływa około 1000 interwencji. Wcześniej to dawały popalić, byle co, gdzie coś tego, a teraz się poprawiły. Straż Miejska finansowana jest z budżetu miasta. Rocznie to kwota około 4 miliony złotych. Nie brakuje głosów, że pieniądze te mogłyby być wykorzystane i zagospodarowane inaczej. Widuje pani strażników na ulicy? Nie, tutaj nie. Ja mieszkam tutaj, na osiedlu Słonecznym. To nie. No potrzebne, żeby były. Ale tak, że miał ich wołać specjalnie wtedy, to nie za bardzo. Strażnicy miejscy mają swoje święto. Przypada ono 29 sierpnia. Przypominamy, że Ostrowiec, podobnie jak inne świętokrzyskie miasta, chce pomóc powodzianom. Od dziś ruszyła zbiórka potrzebnych artykułów. Koordynuje ją PCK. Punkt pomocy humanitarnej dla powodzian zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy MZK przy Alei Jana Pawła II. Woda to jest materiał pierwszej potrzeby. To są środki żywnościowe, żywność długoterminowa i pamiętajcie Państwo o tym, że jeżeli planujecie przynieść coś do punktu pomocy, to tak naprawdę idealnie by było, żebyście przynosili to w wielopakach, czyli zdecydowanie lepiej jest, jeżeli przyniesiecie sześciopak na przykład makaronu, niż jeden makaron, jedną konserwę, jedne płatki i jedno mleko, dlatego że musimy myśleć o tym, że ten materiał musi być posegregowany, musi być dobrze spakowany i odpowiednio przetransportowany po to, żeby on nadawał się tam do użycia. Powodzianom potrzebne są również środki higieny osobistej oraz chemia gospodarcza niezbędna do czyszczenia ich domostw. Punkt pomocowy będzie czynny w godzinach od 11 do 17. Gdy będzie taka potrzeba, godziny zostaną wydłużone. Pomocy oczekują ludzie i zwierzęta. Można przynosić karmę dla czworonogów, a warto również zwrócić uwagę na trwającą akcję zbierania podpisów pod projektem zmian ustawy o ochronie zwierząt. Tysiące psów w Polsce spędza całe życie na krótkich łańcuchach, co jest niezgodne z prawem. Trwa akcja zbierania podpisów pod projektem zmian ustawy o ochronie zwierząt. W Ostrowcu Świętokrzyskim akcję prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Animals. Jest to nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku. Ta jest dosyć tak dobrze skonstruowana, ponieważ były wcześniejsze, bardziej były uwarunkowane dyrektywami unijnymi i bardziej były poświęcone zwierzętom hodowlanym.
Ta skupia się na wszystkich, a głównie na zwierzętach tych domowych, psach, kotach. Jest tutaj bardzo istotne, że są podwyższone kary za znęcanie się nad zwierzętami. Obowiązkowe chipowanie psów, lepsze schroniska i kastracje to klucz do zapobiegania bezdomności, która w Polsce jest zatrważająca na tle innych krajów Unii Europejskiej. Każde zwierzę będzie musiało być zaczipowane. W rejestrze musi być ten chip zaewidencjonowany. Łatwiej będzie namierzyć właściciela, który takie zwierzę porzuci. Również właściciel będzie miał obowiązek szukania tego zwierzęcia. Oprócz tego wszystkie zwierzęta muszą być bezwzględnie, oprócz tych hodowlanych, wysterylizowane, żeby nie mnożyć bezdomności, bo teraz mamy ponad 950 tysięcy zwierząt w schroniskach, a oczywiście hodowle mają być rejestrowane bardziej restrykcyjnie, też będzie taki centralny rejestr zwierząt hodowlanych. Projekt Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt należy złożyć do 24 września w Sejmie. Aby posłowie zajęli się projektem, należy zebrać 100 tysięcy podpisów. A my tu w Ostrowcu Świętokrzyskim zbieramy podpisy do 20 września, do godziny 15-16. Ja później te wszystkie kartki papierowe wysyłam w kawiarni na Słodką Nutę w Ostrowieckim Browarze Kultury, za co bardzo dziękuję za współpracę pani Agnieszce, właścicielce, i dziewczynom, które pracują i dzielnie nam pomagają, ponieważ my byśmy same jako stowarzyszenie nie dały rady. Projekt ustawy zakłada, aby sprawcy znęcania się i zabijania zwierząt ponosili surowsze kary. Obecnie kara za znęcanie się nad zwierzętami to pozbawienie wolności do 3 lat. W sytuacji, kiedy sprawa zakwalifikowana jest jako szczególne okrucieństwo, wówczas sprawca może zostać skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie zasądzana jest kara pieniężna, nawiązka w wysokości od 1000 do 100 tysięcy złotych. Bezdomnymi zwierzętami w potrzebie często opiekują się organizacje pozarządowe. Ostatnio w Ostrowcu Świętokrzyskim z przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń spotkała się starosta Agnieszka Rogalińska. Powiat jest otwarty na współpracę. Zajmują się promocją zdrowia czy sportu, organizują czas wolny dzieciom i młodzieży. Skupiają osoby, które chcą poznać historię, sztukę czy folklor. Wreszcie przeciwdziałają patologiom społecznym. Mowa o organizacjach pożytku publicznego, które chcą się promować i chcą współpracować. Potrzebujemy wspólnych wydarzeń, które będą nas cieszyć, a jednak bo też chcemy pozyskać nawzajem współpracę bliższą ze starostwem, z miastem, żeby promować wieś, nasze tradycje, to, co potrafimy zrobić, chcemy się reklamować, sprzedawać. O potrzebie współpracy, rozwoju i wychodzeniu ze swoją ofertą do mieszkańców mówią też przedstawiciele innych organizacji. ZHP jako organizacja, która działa na terenie Ostrowca, ale także powiatu ostrowieckiego, współpracuje już z jednostkami takimi jak Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, ale też chce poszerzyć swoje horyzonty i poprzez takie spotkanie możemy zapoznać się z innymi organizacjami, na przykład jak Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie gmin ościennych niż Ostrowiec Świętokrzyski, które pozwalają nam na oprócz współpracy, organizacji różnych wspólnych przedsięwzięć. I między innymi właśnie o wspólnych przedsięwzięciach, które mogłyby być realizowane w 2025 roku, przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji rozmawiali w starostwie powiatowym. Mamy nadzieję, że zachęcimy tutaj Państwa do tego, aby do 30 września konsultacje się odbywały. Mamy nadzieję na to, że właśnie przedstawiciele organizacji pozarządowych też będą mieli swoje propozycje do tego naszego programu, bo chcielibyśmy, żeby to nie był tylko dokument, drodzy Państwo, chcielibyśmy, żeby to była czynna wytyczna do tego, w jaki sposób mamy współpracować właśnie z organizacjami na terenie naszego powiatu. A pomysłów organizacjom pozarządowym nie brakuje. Myślę, że zwłaszcza w świetle ostatnich wyników badań, testów sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnych, no jednak czas przestać tylko mówić o tym, jak ruch jest ważny dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego dzieci i młodzieży, bo
fizycznie skupić się na tym, żeby zachęcać i stwarzać możliwości, otwartość warunków do pracy z tymi dziećmi i młodzieżą. No oczywiście z osobami dorosłymi i starszymi również. W 2023 roku organizacje pożytku publicznego oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dostały na realizację swoich przedsięwzięć blisko 2 miliony złotych. Obwodnica Ćmielowa będzie przeprojektowana, ściślej mówiąc, zmian wymaga przepust pod drogą. Po lipcowej nawałnicy, która przeszła nad Ćmielowem, uszkodzona została m.in. obwodnica miasteczka. Ze względów bezpieczeństwa została zamknięta droga dla ruchu, a ruch pojazdów skierowany został przez centrum Ćmielowa. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, który jest zarządcą drogi, zadeklarował jej odbudowę. W chwili obecnej trwa proces projektowania, czyli do końca miesiąca września ma zakończyć się ten etap w zakresie zwłaszcza przepustu pod drogą. Następnie, oczywiście wstępnie planowane jest ogłoszenie przetargu do końca października tego roku. Rozstrzygnięcie i przewidywany termin zakończenia prac to jest marzec, kwiecień 2025 roku. Ale jest też dobra informacja dla kierowców i dla mieszkańców Ćmielowa. Oczywiście w ograniczonym zakresie, ale do końca roku ma być przejezdna obwodnica Ćmielowa. Szacowana wartość naprawy to 2 miliony złotych. Dziś po Telefaktach gościem Gabrieli Soboń będzie Seweryn Tusiński, a rozmowa dotyczyć będzie budowy obwodnicy Ostrowca, która, przypomnijmy, ma przebiegać przez Chmielów. Studio otwarte za chwilę po regionalnej prognozie pogody. Zostańcie Państwo z nami. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Noc zapowiada się deszczowo, termometry pokażą 15 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 11 km na godzinę, ciśnienie wyniesie 1026 hektopaskali, biometr będzie niekorzystny. Jutro 23 stopnie Celsjusza, wiatr 29 km na godzinę, ciśnienie 1025 hektopaskali, biometr neutralny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.